No i zabieramy Was w naszą podróż roczną. Jesteśmy już na lotnisku Chopina w Warszawie. Zaraz będziemy się boardować na nasz samolot do Pekinu. Smutny Daniel. Pożegnania bywają ciężkie, ale za rok się widzimy. Albo co sobotę o 12. Pakowanie zajęło nam trochę czasu, bo oczywiście zostawiliśmy to na ostatnią chwilę, także nie polecamy zupełnie, ale skończyliśmy dzisiaj o 2 w nocy. U nas się bardzo dużo dzieje, pakujemy już swoje rzeczy, ostatnie już momenty tak naprawdę w mieszkaniu i niedługo podróż. Mamy nadzieję, że udało nam się wszystko zabrać. Się okaże w podróży pewnie po jakimś pierwszym tygodniu, czy wszystko mamy. Ale zrobimy na pewno też filmik o tym, co zabraliśmy i co było błędem, a co pominęliśmy i co będziemy musieli dokupić, bo na pewno takie rzeczy też będą. We kindly invite you to board your LOT Polish Airlines and Star Alliance flight LO091 to Beijing. We operate this flight in cooperation with Star Alliance. Passengers seated in rows 20-31 are now invited to gate number 15N. Ale lecimy z polskimi barwami. Proszę bardzo, patriotycznie. Sieraczali, mój ulubiony samolot. Pamiętajcie, lotek bez dzieci nie poleci, ale bez nas tym razem nie poleci. Jest tutaj łącznie 60 osób, więc mamy cały samolot prawie że dla siebie. No i jesteśmy, Chiny nas przywitały. Temperaturą minus 10. Startujemy z podróżą na potwierdzenie Air China. Rozfoliowanie plecaku. Teraz tylko trzeba dojść do Wietnamu. Przekroczyć granicę tam. Dojść! Ja tam dojść. Zamierzam jechać. Plecaki zapięte. Trochę zimno. Trochę zimno, ale myślałem, że będzie zimniej. Miał być minus 10, a jest chyba minus 9. To nie jest kraj wschodzącego słońca, tylko jaki to jest kraj? Komunistyczny. Na każdej stacji metra jest kontrola bagaży. Widzicie tam z tyłu? Jest ich 7 do kontroli na stacjach. Trochę ich jest. Zobaczymy, jak tam pójdzie kupowanie biletu. Nie kupiły biletu. Jeszcze nie wiadomo, bo to... Apple Pay można płacić podobno. Więc spoko. Zobaczymy. Pani tutaj się rejestruje. Nam pomaga, więc easy. Mam nadzieję, że tak na każdej stacji jest, chociaż to jest jakieś agrykulturalne centrum. Nie jest tak cudownie. Pani dzwoni gdzieś z bankomat. Trzeba mieć nie Apple Pay, tylko jak? Gotówkę, Alipay. Alipay. Taki chiński ten, no ja tak myślałam, że tak będzie. To jasne. Ale byłeś mądrzejszy ode mnie, więc teraz stoimy i czekamy. Czy wy to słyszeliście? Już miała barcza. Skandal. Będziesz szara. Ojej. Jako będziesz miała ścianę wstydu. W poszukiwaniu bankomatu poszliśmy na wesele Chang Lian, proszę bardzo, tam jest. Pierwszy plan, dotrzeć do hotelu. Co zwiedzamy? Zobaczymy, co zwiedzamy, bo jutro mamy zakazane miasta, na dzisiaj nic, także dzisiaj będzie spali. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogli zapłacić kartą w hotelu, więc może być szukanie bankomatu. Chyba można kropki z McDonalda dostać. W poszukiwaniu hotelu. Ciekawe, czy to taki nie będzie musieli wejść zaraz. Jesteśmy. To tutaj. Mam nadzieję, że w hotelu. Miejmy nadzieję, że nas przyjmą. Jesteśmy trochę za wcześnie. Beijing Zhongang Hotel. Jesteśmy w hotelu. Z wewnątrz wygląda ten hotel w ten sposób. Trzeba wejść przez bramki, które skanują Wam twarz, są przyporządkowane do Waszego pokoju, także przepuszcza po prostu skan twarzy. Czujecie ten komunizm? No i dolecieliśmy. Nasze łóżko, pewnie propagandowa telewizja. Tu jest kibel, a tu umywalka. Są kapciuszki. Ej, to jakie? Plastikowe. To jest żołnierzem. To może nie być normalny żołnierz. Bo było Wam mało komunizmu. Macie książkę. Proszę bardzo.
Dzisiaj z rana przywitały nas kotki przy wejściu. Słodziaśne. Trzy różne. Wszystko na opak. Z prawej strony pasa skręcają w lewo. I zawracają. Przyszliśmy sobie do metra i spotkaliśmy taki budynek. To jest starożytne obserwatorium. 442 wybudowany. Już obserwowali gwiazdy, czy balony puszczali w górę, żeby obserwować innych? Pani ma miecz i zastanawiamy się, iść czy nie iść. Taki styl wody może był. Po drodze małe zamieszanie. Pan z pieskiem jest. Trochę ludu się zrobiło. To głównie Chińczycy, praktycznie zero obcokrajowców. Pamiętajcie, żeby w Chinach zawsze nosić ze sobą paszport, bo gdybyśmy go nie wzięli, to byśmy nie wysiedli tutaj w ogóle z metra, bo sprawdzają wszystkich. No i jest 1500 kamer na wejściu, na wyjściu, w sumie wszędzie. Wszędzie psy policyjne, ale co jest na plus, to któryś, to tam co drugi Chińczyk, powiedzmy z tych służb, z policji, zna chociaż odrobinę angielskiego. Zaczynamy dzisiaj nasze zwiedzanie, dzień drugi naszej wyprawy. Właśnie od zakazanego miasta Chiny. Wejście do zakazanego miasta jest też od głównego placu Tiananmen. Stoimy właśnie przed wielką bramą do tego cesarskiego imperium. Tylko musimy przebić się przez tłumę ludzi, którzy też chcą się z nami dostać. Dzisiejsze wejście do zakazanego miasta dedykuję Rafałowi, gdzie byłem tutaj w 2016 roku i nie wszedłem tutaj, ponieważ poszedł sobie zjeść McDonalda i wszyscy go szukali przez pół godziny. Teraz będzie pierwsze wrażenie z wejścia z zakazanego miasta. No kurczę, mają rozmach. Przed nami mapa muzeum całego pałacu. I będziemy teraz zwiedzać. Przed nami Gate of Supreme Harmony, następnie Hall of Supreme Harmony, później kolejne Harmony i później Gate of Heavenly Purity. I dojdziemy do Palace of Heavenly Purity. Więc w zasadzie tam idziemy. Cały kompleks został ukończony w 1420 roku i było tutaj łącznie 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Może tak jest. Nie, to tak na pewno nie. W każdym razie jest tutaj 5 głównych wejść, a to główne wejście było zarezerwowane tylko dla cesarza i jednorazowo dla jego żony w dniu ślubu. Mogła wtedy tylko raz przez to przejście przejść, a resztą wchodziły inne osoby. Ogólnie miasto zakazane dla mieszkańców, główne oficjele tutaj urzędowały. Według informacji tutaj podanej jest tu około 1 000 000 metrów kwadratowych. Urzędowali tutaj przez 560 lat. Jest tutaj też łącznie około 8000 pokoi. Należy do 5 najważniejszych pałaców na całym świecie. No kurde, ale widok przed nami. Tak jak widzieliście na mapie, za tą bramą jest jeszcze kolejna brama. I jeszcze kolejna brama. I jeszcze kolejna brama. No spore to. Twarde? Solidne? Pytacie mnie, czy jest tu dużo ludzi? Nie, wcale nie. Tylko się przepychają, kto zrobi lepsze zdjęcie tam. Oni się tam przepychają, a my z boku zobaczymy, że to jest żuraw. Czyli nasz polski dziobak. My poszliśmy trochę dalej i tu mamy... Nie, kręć się. Tu mamy dziobaka. O tutaj. Ten sam. Taka to właśnie sceneria. Pani cesarzowa zawitała. Święty Mikołaj. Zapomniała wora z prezentami. Gdzie są nasze prezenty? Te misy, które tutaj widzicie, były wypełniane wodą, żeby w razie pożaru było czym gasić, ponieważ tutaj na tym placu no, dostęp do tej wody był dosyć ograniczony, tylko ta fosa dookoła, więc gromadzili sobie tutaj w takich wielkich misach. Może. Albo deszczówkę. Całość zakazanego miasta jest naprawdę gigantyczna. Po co im tyle placu było? Gdzie oni mieszkali? No, tutaj mieszkało bardzo dużo osób. Gdzie?
No tutaj ogólnie, na całej terenie tego, no bo tutaj mieszkały całe rodziny i wszystkie te... To chyba tam, w tych budynkach. Wszystkie te pokoje pełniły różne funkcje, więc... No ale musieli gdzieś mieszkać, gdzieś spać. A tutaj były budynki użyteczności publicznej. Powiedzmy jakieś tam, zaraz zobaczymy co tu jest. Ten cesarz otrzymywał jakieś rzeczy od dyplomatów. Niestety chciałem wam pokazać piękne posążki, ale każdy jest odsrany, więc to chyba jakiś styl srającego żurawia. Co jest najciekawsze, chyba praktycznie ani jednego obcokrajowca tutaj nie widzieliśmy. Widzieliśmy. Widzieliśmy? Kilku. Z pięciu? No, coś takiego. Z pięciu, a zobaczcie ile jest tu ludzi. Wszyscy to albo Chińczycy, albo Azjaci, a na pewno Azjaci. Chińczycy, nie mam zdań. Ten hall robił za miejsce do takich wytrawnych imprez, bankiety jakieś. Nawet jedno wesele tu było. Dobra, już chyba wszystko wiemy. To raczej tutaj mieszkali. O, w tych budynkach wszystkich, o tam dalej, to jest takie chińskie, naprawdę miasto wielkie. Milion w końcu metrów kwadratowych. Mały update sytuacyjny. Jesteśmy teraz przy bramie czystości. Ona jest z tymi ozdobami. Następnie przed nami pałac czystości, hol jedności i pałac. No zobaczcie ile tutaj jest tych innych pałaców. Elegancji, honoru. Każdy z tych budynków miał swoje zastosowanie w państwie. Jak zejdziecie troszeczkę obok, to też można się przechadzać takimi ulicami, nie tylko głównymi bramami. Tu jest duży smok, a to jest mały smoczek, słodziaczek, zobaczcie jaki buci. A tutaj już wchodzimy do głównego placu, głównego miejsca, gdzie to wszystko się odbywało. To jest ten hall purity, czyli czystości. Nie wiem czy widzicie różnicę pomiędzy poszczególnymi budynkami, są one w pewnym sensie budowane też w innych dynastiach, trochę z zmiennymi ozdobami, no ale głównie wyglądają bardzo podobnie i tak samo. Paweł mówi, że to jest żółw morski, bo jest fala. Tak jest. A w tej wodzie są jeszcze inne ryby i inne żółwie. I duży żółwiosmok. Ten pałac był budowany w 1420 roku i służył jako rezydencja cesarza z dynastii Ming. To była wczesna dynastia Ming. Dla porównania można było sobie wyobrazić, co się u nas działo w 1410 roku, jak rozgromiliśmy krzyżaków pod Grunwaldem, to oni właśnie budowali takie oto budowle. Hol czystości pełnił funkcję siedziby cesarza, jego rezydencji. Na tamtym tronie zasiadali cesarzowie z dynastii Ming oraz dynastii Qing, a tutaj z tyłu swoją siedzibę miała cesarzowa. A teraz weszliśmy do ogrodów cesarskich. Bardzo ładne drzewka, jakieś formacje skalne i dużo różnych nowych budynków. Chociaż wszystkie w podobnym stylu. Powiem wam, że tutaj jest bardzo dużo takiego imperializmu. Bardzo dużo ładnych rzeczy jest, ale jak patrzeć na to całościowo, to nie ma tutaj aż takich ładnych budynków. No wiadomo, to spadziste dachy. Akurat tutaj ten budynek jest bardzo ładnie ozdobiony. Ma ściany ozdobione, te balkony, tarasy. Ale jak zauważycie, w poprzednich tych częściach one, te ściany były proste takie, więc nie ma aż takiego szału z tymi ozdobami, z tym wzornictwem. Głównie tutaj przy dachówkach, tak zauważyłem, nie wiem czy się z tym zgadzacie czy nie. Taka bardziej masówka, że potęga wielkich z betonowych kloców bloki. Tak to odbieram. PRL. No, nie PRL, PRL był w Polsce, już to komunizm. Czasami cesarze wybierali sobie tą rezydencję. Dwóch cesarzy akurat mieszkało właśnie tutaj. Ogólnie to jest chyba najładniejsza część całego tego przybytku. Musi to być ładnie też latem, chociaż teraz też jest całkiem zielono. Kurczę, na tę porę roku jest. Tylko zimno. Mam nadzieję, że się nie pochorujemy. Byłoby niemiło drugi dzień podróży. No, jesteśmy zaopatrzeni, ale lepiej by było tego nie zużywać. To jest prawdopodobnie ostatni zimny kraj, który planujemy odwiedzić teraz w zimę. W ogóle przez ten rok, więc miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca. Nie będziemy schodzić poniżej 20 stopni. Zobaczcie, jaki mam czerwony nos, widać to? Jest trochę widać. No, jest zimno. Bardzo zimno. Jest minus 9 plus minus. No. Znaczy to i tak się inaczej odczuwa,
Tak jakby się... trochę cieplej. W Polsce jak taka temperatura jest, to jest naprawdę zimno, a tutaj nie jest aż tak tragicznie. Porównajcie sobie to piękne przyozdobione przy tym Imperial Garden, a teraz ten imperializm przy głównej bramie, o którym mówiłem. Praktycznie puste, bordowe, czerwone, nie wiem, ściany. Bez żadnych ozdób, z takim turbo mocnym akcentem potęgę, wielkość, jak w USA trochę. Jak? Megalomanie. Takie ładne tutaj mają. Jest cała linia sklepów, cały pawilon. Możecie wejść do różnych, tam była z tkaninami, tutaj jest jakąś właśnie porcelaną. O, Imperial Porcelan Studio. Wszystko jest imperialistyczna porcelana. Kosztuje 1280. Czyli około 200 zł za taką filiżankę, to za taką 150. Zobaczcie jakie obrazy. Cena takiego obrazu to jedyne 10 tysięcy złotych, czyli 20 tysięcy juanów. Jakie piękne drzewko. No jest dokładnie, dzisiaj rzuca. Tylko 600 zł. Dalej Paula uważa, że to jest tanio. No, chyba że chcielibyście taką wazę, to tylko 58 tysięcy juanów. Taka tylko 10 tysięcy juanów, to około 5 tysięcy złotych, a ta 30 tysięcy złotych. Tak prezentuje się potęga wielkich Chin. Właśnie o tym mówiłem, o tym imperializmie, o tym masywie tych wszystkich rzeczy. Są potężne te mury. Tu jest wycięty kawałek, żeby pokazać jak zostało to zbudowane. Jak zostały mury utwardzone. Widzę, że to jest jakaś słoma, albo to są może włosy niewolników, którzy pracowali przy budowie tej fortecy. Nie wiem, choć się domyślam. Nie ma żadnego opisu niestety, bo fajnie było jakby coś tutaj dali. Ale tak to możemy się tylko domyślać. Zapłaciliśmy dodatkowe 10 juanów za jedną osobę, żeby wejść do galerii. Takie smoki nas spotkały na wejściu. Zostały stworzone jak dynastia Qing przejęła władzę. Tu jest 9 smoków. Pokazują one liczby 5-9. To są liczby, które są jakby symbolem zwanej władzy cesarskiej w Chinach. Więc one, te smoki oto to symbolizują. To są trzy główne billboardy, nie wiem, ekrany, bo to jest screen przetłumaczony z angielskiego. Ekrany ze smokami. Nie, to się billboard podobna. To jest starożytny billboard. Reklama Huawei. Idziemy do kolejnego holu, czyli takiego, nie wiem, jak to się tłumaczy z polskiego na angielski? Hall. No właśnie nie wiem, nie A to jako taki, bardziej taki budynek, o. Nie jest to budynek, oczywiście jest to... Brakuje mi słowa, wiecie, jeżeli nie wiecie, to ja też nie wiem. Trudno mi nawet to powiedzieć słowami. Idziemy do takiego, takiej bramy, przedsionka, no nie, to nie jest przedsionek hol. Dobra. Budynek, który jest ważny. Tutaj dwójka ludzi w chińskich strojach. Wiele osób tu się przechadza. Generalnie każdy jest Chińczykiem i prawdopodobnie każdy teraz ma chiński strój, bo wszystko jest produkowane w Chinach. Więc każdy ma tutaj tradycyjny chiński strój, tylko po prostu się zmienia pokoleniowo. Na przykład to jest chiński strój z ery nowożytnej. Z naszej ery. 21 wiek. Będąc otoczony przez te mury, w tej części imperialnej, gdzie mieszkali już sami cesarzowie z dynastii Ming i z dynastii Qing, jest dużo ładniej. Jest dużo więcej drzew, nie ma takiego betonu, jeszcze raz betonu, które są betonem, te Chiny w sensie. Zapraszamy dalej. Tak jak wspomniałem, wszystko tutaj jest ozdobione. Jeżeli wchodzimy do tej Treasure Gallery, czyli Galerii Skarbów, zobaczcie, w okolicy wszystko jest ozdobione. Dużo lepiej to wygląda, dużo ładniej, dużo bardziej ozdobnie. W pewnym sensie, no jeżeli jesteś cesarzem i zapraszasz kogoś do wspólnej rozmowy, pokazujesz jak to wygląda u ciebie, nie no. Mam piękny domek, a jaki jest twój kolego? Stąd się biorą takie piękne pałace. A hol to sala. Żeśmy się dowiedzieli. A bilety jak się kupuje przez internet, to trzeba podać numer paszportu, także się nie zdziwcie, jak będą o to pytać. Nie, ale... potrzebujecie normalnego biletu, ani żadnego potwierdzenia. Tak, bo tutaj wszędzie się wchodzi na numer paszportu, także to jest normalne, legitne zupełnie, więc nie trzeba się przejmować i jest oficjalna strona angielska, na której można to kupić. Niech was nie zdziwią nasze zimowe stroje,
wcale nie jest tutaj minus 10 i wcale nie mam czerwonego nosa. Zapłaciliśmy więcej, 5 zł dosłownie, i można już bliżej wejść do tego tronu. Zobaczcie, nie trzeba się przepychać przez stado turystów. A tu mamy galerię produktów ze złota i biżutów. A panie tutaj powinny też mieć takie biżuty. Mają. Łyżki do butów. Złe złota. W tej cesarskiej części, czyli Treasure Gallery, no jest dużo ładniej, jest masa zdobień. Kto to tu zostawił? Halo? Czyje to? Cięta część ta duża, widzisz, a tam rośnie taka mała. Źle usiadł. Jest klimat tego miejsca. Wyobraźcie sobie to, co ja lubię sobie wyobrażać. Starożytne czasy, starożytne Chiny, a takie właśnie panie jak ta żyją w tym miejscu, żyją w tym mieście. W tym mieście dla elit, gdzie jest pełno polityki i tutaj sprawują władzę. Ale są też sklepy, są normalni ludzie, jeżdżą konie, ludzie tu mieszkają, żyją. To jest niesamowite. Tylko starajcie się przenieść właśnie w te czasy 1410, 1420, 1600, dynastia Ming, dynastia Qing. No, jeżeli sobie to wyobrazicie, to jest to niesamowite doznanie. Cesarz sobie wybudował rezydencję, bym powiedział, żeby żyć tutaj, uwaga, po tym jak abdykuje. Ten sobie na emeryturkę uzbierał, szalony. Ale mimo tego nie mieszkał tu nigdy, ale wyprawił tutaj bardzo dużo przyjęć dla ministrów. Mało jest takich kilkupiętrowych budynków. To jest w sumie belweder przyjemnych dźwięków. Czyli na pewno nie gadania żony. Uwaga, można być coraz bliżej tronu. I to wszystko za 5 zł? Tak, za 5 zł szanuję. Oczywiście zero brzmi lepiej, żeby to było w cenie. Sobie tutaj zrobili chawirę i bardzo cenili te formacje skalne, czyli wszystkie wydrążone w skałach otwory. Bardzo dużo tego tutaj jest. Naprawdę piękne zdobienia, dużo bardziej elegancki styl i widać, że to nie są tanie rzeczy. Wychodzimy z zakazanego miasta, bo zrobiliśmy się trochę głodni, więc trzeba coś zjeść. A za nami jest, co jest za nami? I park, w którym jest bardzo wysoka świątynia. A właśnie tamta, ale nie idziemy tam, bo jesteśmy za głodni. Podobno jest ładny widok na zakazane miasto. Byliśmy tam 3,5 godziny. Warto, to można spędzić cały dzień, jeżeli chciałoby się poświęcić chwilę dla każdej drobności. Przynajmniej posterunek policji. Autobus na łapanki. Wchodzimy teraz na ulicę Wang Fujing, szukając jedzenia. Podobno tutaj można dostać trochę street fooda, więc zaraz się okaże. Małe sprostowanie na Wafang Fujing. Na początku nie było nic, ale teraz zaczyna się już ulica zakupowa. Mamy tam sklep Apple, Oppo. Jestem ciekawa, ile razy jeszcze przekręcisz inne nazwy. Jakie? Wang Fujing, a nie Wafang Fujing. Weszliśmy na chwilę do centrum handlowego. Wkamy z śmigiełek do drona. Można sobie przetestować w ogóle, jak dron lata. Jest ciekawe, bo są zupełnie inne doświadczenia. Ile? Jeśli to jest to, to 1600 zł. To jest najdroższy wersji, kosztuje 2000. Ciekawe, ile śmigła kosztują, bo u nas w Polsce 45 zł. Musi mieć. Masakra, niestety nie mają śmigieł do Mini Pro 3. Szkoda. Wow, ale wyskoczył. Najbardziej oblegana dzielnica zakupowa. Wszystkie najdroższe sklepy tu są, a my idziemy w końcu na jedzenie, którego tutaj jeszcze nie znaleźliśmy. Ze złej strony weszliśmy. Ulica trochę nas zawiodła. Tu jest jakaś restauracja z dim sumami. All you can drink. Tak, dostaliśmy cały czajnik herbaty. Zamówiliśmy 8 pierożków, ale jesteśmy w ultraturystycznym miejscu. Kosztowało nas 150 yuanów. No i przyszły nasze dim sumy. Tak się prezentują. Z jakim to mięsem? Jagnięciną. No.
takie jagnięce mięso. Zobaczymy, jakieś takie białe. Ciekawe, fajne. Próbuj. I co? Nie gruzińscy kinkali. Spoko generalnie. Jak na pierwszy gryz. Zjedli do kinkali, lepsza prawda. Nie mogliśmy nie przyjść na jedzenie i kaczki po pekińsku nie spróbować. Pierożkami się nie najedliśmy, czyli warto ich je omijać, chyba że dużo taniej. Mają specjalny sposób gotowania tej kaczki, a raczej pieczenia. Pieką je w takich specjalnych piecach. Oj, dostaliśmy. Tak, okej. I podobno tutaj się je skórkę kaczki z cukrem. No dobrze, spróbujmy. Mieliśmy cukru nie jeść aż tego, ale... Jest naprawdę spoko. Zamówiliśmy też takie placuszki, które są przekładane papierem, który się montuje kaczkę po pekińsku. Przystawki, które zjadłem, ale Paulina zmontuje wam połowę kaczki. Za to się zapłaciło 60 zł. Ale jest nieziemska, przynajmniej skóra. Mieliśmy samą skórę i po prostu wow. Co powiesz? Mieliśmy ogarnąć zakup biletów. Przyszła jakaś pani, widziała, że sobie nie radzimy i nam po prostu banknot. Znaczy radziliśmy sobie, ale banknot nam nie wchodził. No i kupiła nam bilety. Kupiła nam ze swojego konta, zeskanowała kod i dała nam po prostu i uciekła, nawet nie chciała nic. Już system rozwiązany. Bo mieliśmy dwie dychy, których bankomat nie przyjmował. Ale dychy wchodzą. Proszę bardzo. To jest banknot w ogóle. Mao Zedong.